A gościem magazynu jest Paweł Poncyliusz, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, witam państwa. Panie pośle, w radiowej jedynce w Sygnałach Dnia wicepremier Błaszczak poinformował, że na wiosnę będzie pierwszy kontyngent z czołgów Abrams dla Polski. 58 tych czołgów znajdzie się w Polsce. Oprócz tego mamy też zapowiedź, że już systemy Patriot z Niemiec trafiają do Polski. To jest komunikat Bundeswehry. No systemy Patriot także będą na Ukrainie. Doceni pan skuteczność dyplomatyczną rządu czy premiera Błaszczaka? No, ja doceniam to, że jedne czołgi zastępowane są drugimi. To cieszy. Oczywiście nikt nie powiedział, jak się minister Błaszczak rozliczył za te czołgi, które zostały dostarczone już na Ukrainę. A podejrzewam, że między innymi z tego wynika takie szybkie realizowanie tego zamówienia Abramsów, no bo jeżeli no, Polska tam ponad 300 czołgów przekazała i planuje kolejne, tym razem czołgi typu Leopard na wschód, czyli do Ukrainy, no to czymś musimy to uzupełnić w polskiej armii, bo zacznie być krucho, a no, my cały czas też musimy brać taki ewentualny scenariusz, w którym jakiś atak na naszą stronę, na Polskę się odbędzie, choćby przez tereny Białorusi. Także oczywiście no, w sprawie tych patriotów niemieckich to trochę bardziej skomplikowana jest sytuacja, bo jak pan pamięta, najpierw minister Błaszczak na propozycję niemiecką reagował pozytywnie, po czym krytyczna wypowiedź prezesa Kaczyńskiego spowodowała, że po paru godzinach zmienił zdanie i powiedział, że niech te patriotysy jadą niemieckie. Polityków zawsze trzeba rozliczać z efektów, nawet jeżeli była pewna, nawet jeżeli panie pośle, była pewna gra dyplomatyczna, to efekty są takie, że systemy Patriot będą i w Polsce i na Ukrainie. No to chyba o to chodziło w sumie. Pan pozwoli, że dokończę. No wie pan, to zawsze możemy tak powiedzieć, tylko że no rząd zaserwował sobie taki dans makabr i podejrzewam, że to, że się zmieniła ta optyka po kilku dniach, to wynikało z badań, które PiS zamówił i z których wynikało, że nawet jego elektorat nie bardzo rozumiał, dlaczego Polska nie chce przyjąć patriotów od Niemców, które będą broniły polskiego nieba. Teraz oczywiście jesteśmy już w innej sytuacji, ale w tamtym czasie to absolutnie było takie odbijanie się od ściany do ściany. Widać, że pan minister Błaszczak po prostu w tych decyzjach nie był suwerenny i tak naprawdę albo najpierw Jarosław Kaczyński naprostował go, jak ma być z patriotami, a potem, no to już rozumiem, sondaż. Albo raczej inaczej, może minister Błaszczak po prostu konsultował te decyzje z sojusznikami z NATO. Ale to już rzeczywiście jest przeszłość. Może nie rozmawiamy o przeszłości, rozmawiamy o przyszłości. Panie pośle, ta decyzja kanclerza Scholza, no rzeczywiście jest to pewien przełom. Kanclerz Scholz poinformował o tym, że 14 czołgów Leopard zostanie wysłanych na Ukrainę, no i tak uwolnił też Leopardy dla innych krajów. Ale nie jest pan też trochę rozczarowany, no bo jeżeli popatrzeć na zasoby, to w zasobach niemieckich 350 tych czołgów Leopard czynnych, a w magazynach 200. Czy nie mógł tak trochę szerszym gestem te czołgi przekazać? Powinien. To w ogóle nie ulega wątpliwości, że powinien to zrobić szerszym gestem. No wie pan, te ilości, jakie są dzisiaj w dyspozycji Bundeswehry, są bardzo porównywalne z tymi, co ma armia polska, więc to też pokazuje rozmiar. No, kraj Niemcy to 80 milionów obywateli, my niecałe 40, więc no jak na 80-milionowy kraj, no to tych czołgów to tak trochę bidnie mają. No myślę, że to też powodowało, ale że długo myśleli. Ale cieszę się, że odblokowują, bo to niezależnie od tego, ile pójdzie tych czołgów z Niemiec, ważne jest to, że zaczną iść czołgi z różnych innych krajów, które są użytkownikami Leopardów. I to jest moim zdaniem ważniejsze na ten moment, a mam nadzieję, że też Niemcy będą kolejne kompanie tych czołgów oddawać, bo tam 14 czołgów to jest jedna kompania. No powiedzmy sobie szczerze, szału nie ma, no ale sami Ukraińcy mówią, potrzebujemy około 200-300 wszystkiego razem. No więc jeżeli zliczymy, że jeszcze mają być Abramsy, mają być bodajże Challengery, no to może to już być taka ilość, która pozwoli Ukraińcom na wiosnę skutecznie podjąć jakąś ofensywę. No, chociaż powiedzmy sobie szczerze, no, szkolenie tych czołgistów też nie będzie trwało 2-3 dni. No pod warunkiem oczywiście, że te wszystkie kraje wywiążą się z deklaracji. Panie pośle,
Czy nie uważa pan, że Radosław Sikorski, te jego wypowiedzi, na przykład w kontekście momentu zawahania, jak się wyraził w pierwszych 10 dniach wojny przez rząd polski, gdy nie wiedzieliśmy, w którą stronę pójdzie wojna, pytany było o kwestię potencjalnego podziału Ukrainy. Czy to nie jest obciążenie dla Platformy Obywatelskiej? Czy pan nie uważa, że może trzeba by było to jakichś radykalnych kroków, na przykład może powiedzenia, że Radosław Sikorski zostanie wykluczony z Platformy? To są wypowiedzi, które akurat na wykluczenie nie zasługują. Dzisiaj Radosław Sikorski też chyba złożył oświadczenie takie szersze na jednym z portali społecznościowych i wyjaśnił, o co mu chodziło. I ja te wyjaśnienia przyjmuję jako właśnie takie zamknięcie tematu, bo on jasno powiedział, że w tej całej rundzie szybkich odpowiedzi z redaktorem Remanowskim, jakby jego intencja trochę zlała się z pytaniem, które stawiał Remanowski i ktoś se mógł, znaczy wielu wyciągnęło wnioski inne niż tak naprawdę były intencje Radosława Sikorskiego i moim zdaniem sprawa tego oświadczenia zamyka ten temat. To, że politycy głoszą różne kontrowersyjne poglądy, to przypominam Antoniego Macierewicza, choćby Jarosława Kaczyńskiego i tam się nikomu nic nie stało, tak? No, ale o podziale Ukrainy? Często były bardzo duże. Ale nie, tu mówimy w ogóle. Ale wie pan, bo panie pośle, bo to jest, pan mówi, że zamyka sprawę. Czy to jest dotyczy no to jest bardzo Ukrainy, istotne. Czy dotyczy tezy, czy że katastrofa smoleńska to był zamach, tak? I że trzech ludzi przeżyło. No przecież też takie Nie przesądzając, no ale wiemy o tym, że Rosja jest zdolna do zbrodni. No teraz to ta wojna pokazuje. Natomiast wie pan, wrócę jeszcze do... Nikt tego nie kwestionuje. Tylko, że wrócę do Radosława Sikorskiego, bo to nie jest odosobniona wypowiedź. Przecież poparł go na przykład były wicepremier, minister finansów rządu Platformy i PSL-u. Jacek Rostowski powiedział, że ma takie samo zdanie i żąda wyjaśnień. Pytałem o to dzisiaj premiera Błaszczaka. Mówi, że absolutna nieprawda, nie ma w ogóle o czym mówić. Czy tego typu wypowiedzi służą Platformie Obywatelskiej? To pokazują dzisiaj sondaże. Platforma Obywatelska ma tyle samo poparcia, co Prawo i Sprawiedliwość, więc to oznacza, że nie do końca to szkodzi. Aczkolwiek zawsze taka kontrowersyjna wypowiedź po pierwsze zwraca uwagę na danego polityka, a po drugie też uruchamia takie receptory opinii publicznej zastanawiania się, jak to było na początku. I przecież już Donald Tusk też chyba kilka dni temu przywołał te fakty, które poprzedzały wojnę na Ukrainie. Te fakty, które mówią o tym, że w grudniu cała międzynarodówka proputinowska spotykała się pod auspicjami Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Ale te spotkania, pan dobrze wie, panie pośle, ale te spotkania, podczas tych spotkań nie było mowy o scenariuszach co do Ukrainy, scenariusze potencjalnych wojen. To były rozmowy, które dotyczyły tego, jak prowadzić na przykład bardziej autonomiczną politykę w Unii Europejskiej względem chociażby Niemiec czy Francji. Tak, no tego to dotyczyło. To nie dotyczyło Ukrainy, a broń Boże już podziału Ukrainy. My mówimy, Ukraina jest jedną rzeczą, ale wiemy dobrze, co jest na początku tego wszystkiego. Jest Władimir Putin. Na początku tych spotkań to była polityka Niemiec w Unii Europejskiej. To się spotyka, tylko nie weźmie za to dzisiaj odpowiedzialność i tyle. No. Bardzo I dziękuję, myślę, panie pośle. Zapraszam pana już teraz, bo to na dalszą rozmowę tutaj nasz spór został zarysowany. Bardzo dziękuję, Paweł Poncyliusz, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję. Dobrego dnia, dziękuję. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl.